Pierwszy chciałem tutaj podziękować odnośnie Alenki, bo interweniowałem to kilka razy, żeśmy jedno zrobili. Pięknie to wygląda. Matki z dzieckiem widziały, pięknie sobie jeżdżą, mogą wjechać i tak dalej. Tak, nie tak jak kiedyś było. Uważam, że w następnym roku zrobimy dalej. Te Alenki, jak będą na to środki, uważam, że będą. Następna sprawa, jeszcze dodatkowe wody, bo jest ich za mało na nowym cmentarzu oczywiście. Cmentarz, to oczywiście wykonaliśmy tą alejkę i w projekcie budżetu jest następna alejka, o czym mówiłem, ale to jest projekt po stronie wydatków, tak? A nie mamy projektu po stronie dochodów, więc ja na razie nie dyskutuję o wszystkim, bo będziemy mogli dyskutować, jak obie strony projektu budżetu będą pełne. Tak? Dzisiaj my swoje dane mamy. My wiemy mniej więcej, ile naszych pieniędzy będziemy mieli z dochodów miasta z własnych, natomiast własne, no to są wszystkie własne, natomiast nie mamy jeszcze wskaźników Ministerstwa Finansów dotyczących podatków od PIT-ów, od CIT-ów, dotyczących subwencji oświatowych i innych finansów, które ministerstwa nam przekazują. Dopiero po przekazaniu dla nas tych wszystkich danych wsiądziemy do budżetu. Być może będziemy mogli dołożyć, czego bym sobie bardzo życzył, zapewne wy zadań, a być może będziemy musieli kilka zadań ująć z tych, które planujemy, nawet z tych priorytetowych. Ale to wszystko, myślę, niebawem się